Od czwartku do niedzieli na leszczyńskiej kręgielni trwał Puchar Leszna. W niedzielę odbyły się finały, w których wystartowało 12 kobiet i 16 mężczyzn. Rozgrywamy w Lesznie 28 Puchar Leszna. To są zawody indywidualne. Otwierają cykl Grand Prix Polski, który składa się z 5 turniejów w trakcie sezonu. Leszno od lat ten cykl otwiera. Mamy na starcie 98 zawodników z wszystkich klubów polskich, także obsada jest bardzo liczna. Do tej pory takiej obsady jeszcze nie mieliśmy, chociaż przekraczaliśmy liczbę 90 zawodników startujących w Lesznie. No i poza Lesznem następne turnieje odbywają się na kręgielniach w Gostyniu, Tomaszowie Mazowieckim, Wronkach i Tarnowie Podgórnym. Całość kończy się w miesiącu maju, gdzie jest uroczyste wręczenie nagród za cały cykl. Są to nagrody finansowe, także jest o co walczyć. Bardzo dobre wyniki w turnieju osiągnęli zawodnicy leszczyńskiej Polonii. Wśród kobiet wygrała Joanna Lajtke z wynikiem 1151 zbitych kręgli. Drugie miejsce zajęła Anna Chwastyniak z wynikiem 1118 kręgli. Obie zawodniczki grają dla Polonii 1912 Leszno. Na trzecim miejscu uplasowała się Izabela Torka z Alfa Wektor Tarnowo Podgórne z wynikiem 1108 kręgli. Wśród mężczyzn na pierwszym stopniu podium stanął Jakub Osiewicz z klubu Start Gostyń z wynikiem 1267 kręgli. Drugi był Michał Szulc z Polonii Leszno z wynikiem 1260 kręgli. Trzeci Konrad Mocarski z klubu Pilica Tomaszów Mazowiecki z wynikiem 1244 kręgli. Kolejny raz zawodnicy spotkają się w styczniu w Gostyniu na drugim meczu Grand Prix.